Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem będziemy sobie testować nowe itemki epickie, ponieważ tak jak w poprzednim odcinku z Paladyna słyszeliście, przygotowywaliśmy się tutaj do weekendu właśnie epickiego, chcieliśmy wycisnąć jak najwyższy poziom, aby te epiki były jeszcze mocniejsze. No i jak widzicie, zmieniłem tutaj sobie wszystkie itemki, secik cały wielkanocny, także tak adekwatnie do okresu, który obecnie panuje. Zmienialiśmy je na 332 poziomie, jak widzicie tutaj w opisie sobie wstawiłem. Więc tak, no okej, na wstępie proszę was o zostawienie kciuka w górę, komentarza jakieś tam dla zasięgów standardowo. I myślę, że możemy zacząć. No mam tutaj itemki obecnie założone właśnie pod lochy, ale sobie zaraz do nich przejdziemy, tylko najpierw tę resztę rzeczy na postaci ogarnę po prostu, czyli tam te pety i tak dalej. Tylko poczekajcie, bo jak widzicie, ja tutaj mam duży czarny kryształ, wypadł mi dzisiaj i chyba za tą siłę sobie podmienię, już będę miał cały czarny. O, jak widzicie, wskoczyło nam osiągnięcie czarne złoto, więc to przy okazji. Natomiast z tego co ja widziałem, mam tutaj jeden taki słabszy kryształ. Tylko gdzie on tutaj jest? O, tutaj 318, no to jego jeszcze muszę wymienić na dużego, takiego właśnie między 380 a 400 na ten moment. I chyba będzie ok. Dobra, lecimy sobie tutaj. Co my mamy za misję? Walcz w lochach 5 razy, to zrobimy zaraz. Tu byłem w trakcie robienia awki, ale to sobie wiadomo. Zrobię ją później. Tu do kibelka coś znaleźć musimy, to tak w ogóle przede wszystkim. No i już coś mamy. Minus 2. No jak widzicie, punkty życia mam 15%. U towarzyszy też zmieniałem itemki. Niestety dla maga mi leciało bardzo mało rzeczy, więc już naprawdę sobie dałem spokój, bo raz, że już nie miałem golda. Dwa, że po prostu wszystko co wrzucałem do kibla mi leciało dla wojownika albo dla zwiadowcy. Bardzo mało rzeczy dla maga, więc o tutaj te itemki może mieć słabsze w większości. No ale co zrobić? No niestety pech był, a ja już też, żeby to wszystko ładnie sobie jakoś ogarnąć, ten epik, żeby poprzebierać wszystkich oprócz siebie, to naprawdę trzeba masę czasu, więc jakby no dałem sobie z tym po prostu spokój. Dobra, to rozmontujemy, zaraz nam może coś z kółka poleci, to będzie jako piąte, ale na razie przejdziemy sobie do tego hazardzisty, rzucimy tutaj czymś, znaczy czymś, kośćmi rzucimy, zobaczymy. O, mamy dwa kamienie, a ostatnio chyba też twierdzę sobie, o, tu nam wypadły 3 złota. Twierdzę ostatnio na wyższy poziom podbudowałem, ale to zaraz tam przejdziemy, to wam pokażę, o co tutaj chodzi. No i tak, no a rękę myślę, że zrobimy od razu, bo nie ma co zwlekać. Nie wiem ile tutaj wbijemy, w dalszym ciągu mamy przewagę nad pozostałymi paladynami na tym serwerze. W tym momencie jest to 1,5 levela przewagi. Z tym, że no myślę, że coś pociśniemy dzisiaj po zmianie tych właśnie itemków, bo jednak sporo nam dały te itemki. Tak około po 30-40 stad na każdym żeśmy zyskali, więc jest to no naprawdę dużo mimo wszystko. Także myślę, że fajnie tu podziałamy w tych lochach, no ale to się okaże za chwilkę. Tylko tutaj chcę właśnie na szybko to poogarniać, na dziś wystarczy. No jak widzicie, znowu zbyt fajnych nagród tutaj nie ma. Tu mam już 15 duodecylionów, to mogę sobie na razie zrobić reset. Dobra, tutaj przeatakujemy od razu, żeby nie było. Zobaczymy, o, z Terrą żeśmy wygrali, z Halo wygraliśmy. No tutaj my jesteśmy w tej ścisłej topce tego serwera jako paladyn, mimo że tracimy do nich po 10-15 leveli przeważnie. No teraz jak widzicie, sporo przegrywamy. Więc no jak blisko. Więc tutaj tych przeciwników mamy mocnych, no zresztą zobaczcie sami, no teraz jesteśmy 6. No i co, my mamy 332, a tu każdy ma 340, teraz już nawet 350, więc ich jest nam dosyć ciężko pokonywać. Ale jak widzicie, ten paladyn mimo wszystko sobie radzi w tych lochach. Dobra, ja tutaj jeszcze muszę w ogóle przejść sobie do wiedźmy i zaczarować sobie wszystko to co istotne, czyli mieczyk i rękawice. I to muszę zrobić też u towarzyszy, bo nie miałem wczoraj już na to golda. Dobrze. Okej, tutaj rękawice akurat mam, tylko broni nie mam i tu mam wszystko. Dobra, tych nie czaruję, bo to mam zaczarowane na itemkach tutaj tych do awki, więc to olewamy. Tutaj ten kowal może zaraz podziałamy. Dobra, pupilki sobie dalej karmimy standardowo. Tutaj lecimy w tego. Tutaj mamy akurat 3 wody, znowu widzę, że nam brakuje jedno. Może nam jeszcze, wiadomo, zawki poleci, bo jeszcze mamy, chociaż tej awki niewiele zostało, ale możemy się łudzić, że coś, albo z kółka. No i w sumie teraz do tego kółka sobie przejdziemy. Tak na szybko. Dobra, i czy mi poleciało? No niestety nie. Poleciało mi tu jabłuszko i inne, ale
ale nic więcej. Dobra, Wiedźma chce broń, więc oddajemy. To sobie dajemy od razu do Kowala, już mamy tego Kowala z głowy. I teraz sobie jeszcze zrobimy walki pupili, dzisiaj jest ziemia, więc no niestety chyba już tej wody znowu trzy razy nie nakarmimy. No ale co zrobić, no Guli ma tutaj straszną przewagę, spróbujemy go ogniem, no i się udało. Halo tutaj w tych pupilach odstaje, szczerze mówiąc, więc spróbujmy go tą wodą. Tutaj ten Johnny też nie jest za mocny. Relik dosyć, ale myślę, że... O, przegraliśmy, okej. No i tu raczej wygramy, dobra, czyli mamy 4-1, no niedobrze. Ale lepsze to niż nic, tutaj ten portalik sobie już zamkniemy, bo już pamiętałem, że mi z wczoraj mało zostało. Na razie to ignorujemy, dobra, no jak widzicie twierdzę, mamy 17, już mamy prawie pół kamienia na kolejną, z tym, że drewna mamy bardzo malutko. Tak więc no na razie to zbieramy i sobie będziemy powoli tą twierdzę lezieć do tego 20 poziomu. Tutaj nam się buduje wehikuł na 14, ale na razie nie mam na 15, więc zostawiam, niech on się tam buduje. Od razu sobie ataki zrobimy. To już za pamięci. Żeby nie było, żebyśmy nie zapomnieli, dobra. No i co, tutaj wszystko, tu wszystko. Tutaj wszystko. Dobra, portal gildii widzę, że nam mryga, więc go sobie walniemy chyba teraz, nie ma na co czekać. 2% mu zbiliśmy, całkiem spoko. No i tutaj tą hydrę ciągle nie możemy zbić tej jednej głowy, no ale powoli do przodu. Dobra, tu mamy wszystko poakceptowane, tutaj porobione. Tutaj porobione, porobione. Z tego co widziałem gabinecik, tu jeszcze do tych pupil wrócę, mówię, jak mi dropnie jakaś śliweczka do tej wody. Tu wszystko zrobione, tutaj zrobione, w sumie tu możemy już przeklikać. Dokładnie. I teraz sobie lecimy to wszystko tutaj, cyk, cyk, cyk. Niech to na razie sobie tam rośnie, wiadomo. No i co? No i wszystko, myślę. Zaraz robimy tą misję dnia. Tego hazardzistę pyknęliśmy, to pyknęliśmy, okej, wchodzimy do lochów, więc dosyć szybko ogarnęliśmy. Także dobra, teraz sobie tutaj tego Vala Raukara spróbujemy przeklikać. No ty, powiem wam tak, no tym... O, już misję zrobiliśmy, to już od razu odbiorę, żeby było. Tym paladynem w tych lochach jest niestety ciężko bardzo, tak jak ja sobie wchodzę na berserku do lochów i tam co chwilę jest jakiś progres. Tak tutaj, no, tam 17 milionów. Tak tutaj, no, jest to ciężkie, jest ciężko nim grać, szczerze mówiąc. Dlatego ja się nigdy nie porównuję, ciężko się w ogóle porównać z innymi klasami, na przykład do Berka, który wiadomo, że na starcie bardzo wyleci z poziomem do przodu. Dlatego odkąd wyszedł, tak jak przed Berkiem były te klasy w miarę wyrównane i można było się porównać po prostu do top 1 gracza, tam trochę zwiadowca odstawał, no ale wiadomo. Tak obecnie, no lepiej się po prostu porównać do topowego gracza z twojej profesji, czyli tak jak ja się tutaj porównywałem często do Demonko, zanim jeszcze go przegoniłem, tak no wam powiem, że po prostu nie ma co, no bo do Berka nie mamy jak się porównać, no widzicie, że tutaj te lochy już na ostatnim odcinku dosyć ciężko nam szły, pamiętacie, że tam chyba wbiliśmy tylko jeden poziom, pokonaliśmy 13 piętro też, co nam dało pół poziomu, i ja jeszcze przed epikiem sobie z zawki samej dobiłem ten 332, dlatego właśnie na nim się przebierałem. Więc tak jak mówię, no obecnie jak gracie jakimś wojownikiem czy paladynem, to lepiej się po prostu porównywać do topowego wojownika, do topowego paladyna, do topowego maga, aniżeli do Berka, no bo to raczej nie ma większego sensu. No on tutaj nie pada, jeszcze zużyjmy na niego może z 20 do 3120 i będziemy lecieć dalej. No to jest wojownik, więc z nim tutaj będzie ciężko. No tam co prawda parę razy mu zostało mało HP. No ale dobra, olewamy go. Co my dzisiaj będziemy chcieli? No ten Esteros w końcu. Myślę, że damy radę go w końcu pocisnąć. Szkołę zaraz sprawdzę, nordyckich nie wiem. No głównie Esteros i 13 piętro, bo one teraz standardowo nam dają najwięcej expa. Dlatego też z nich będziemy chcieli... będziemy chcieli ich pokonać, aby po prostu wbić kolejne poziomy. Zobaczymy, jak mi to tam pójdzie. No już, kurde, 335 bym chciał wbić, ale to jest raczej nie do zrobienia. Co się zacięło? To jest raczej nie do zrobienia w tym odcinku jeszcze. No ale tak z 2 poziomy fajnie by było. No mówię, te epiki mi naprawdę dały dużo. Już mam wszystkie czarne gemy. No tam jeden słabszy, ale no to trudno. Także no fajnie by było. Aczkolwiek nie wiem.
Czy to się uda? No raczej nie, raraczej nie. Zobaczymy, jak ten Esteros nam tutaj pójdzie. Dobra, do 3000. Jak widzicie, grzybów też nie mam za wiele, bo się przebierałem. Przebierałem siebie, przebierałem tych towarzyszy. Starałem się, żeby to jakoś fajnie zrobić. Fajne itemki trafić. Tak więc no... Znaczy nie mam ich za dużo, no dla niektórych to jest dużo, dla niektórych mało. Sprawdzę tutaj, ile mam łącznej odporności, tylko 10%, no ale trudno, dobra. Okej, lecimy do tych nordyckich bogów, tutaj mamy tego wojownika, no i on tutaj powinien paść. Dwie pierwsze próby bardzo bliskie, no teraz znowu 20 milionów. No zużyjmy też na niego tak ze 100, bo oni też za wiele nie dają. Także zobaczymy, no fajnie by było, jakby on tutaj kurde ruszył się. To jest jednak wojownik, tylko że on ma bardzo mało tej siły, to już chyba trzeci odcinek się z nim męczymy, kurde. No ale tak już teraz będzie, teraz już, o, tam jaka bliska próba. Teraz już się zaczyna to powolne farmienie stat, powolne levelowanie. Znaczy, no 330 po... o, padł, dobra. 330 poziom, no to jeszcze nie, ale tak... Ale już niebawem coś takiego będzie. Mamy tutaj coś, ale to będzie do kibelka. I co my teraz mamy? Teraz mamy Lokiego. Loki to jest zwiadowca. No i Lokiego już raczej nie pchniemy. Na Lokim nie wiem, czy ja nie siedzę teraz na Berku. Chociaż nie, na Berku go chyba jakoś niedawno pokonałem. Na wojowniku chyba na nim siedzę, ale na tym wojowniku to już nawet nie ruszam tych loków. Także okej, no nie ma co tutaj tracić czasu, nie ma co marnować grzybków na niego. Lecimy sobie do tego naszego Esterosu nieszczęsnego. No ile na niego? No z 300 myślę, 2600 grzybów. Zostawimy sobie, no jak w 300 nie padnie, no już było tyle bliskich prób, teraz jeszcze się wzmocniliśmy strasznie na tym epiku, więc no myślę, że powinien paść i jakby on padł, to chyba tam kolejni też są do zrobienia jakoś jako tako w miarę, bo tutaj jednak, o tam 6 milionów, bo jednak ten wojownik to jest taki blok największy. Poczekajcie, jeszcze tutaj sprawdzę, czy ja mam na pewno wszystko zaczarowane, co powinienem mieć, tak, no w sumie tylko te dwie rzeczy to nieistotne. Dobra, lecimy dalej. Klikamy go. Górołaz, no już nie wiem, 3 albo 4 odcinki się z nim męczę. Już w tamtym odcinku było kilka bliskich prób, ale też niestety nie padł. No tutaj znowu jakaś tam bliska próba. No jak on dzisiaj nie padnie, no już na niego to się naprawdę nastawiłem, że go ruszymy. Jak on dzisiaj nie padnie, to będzie lipa straszna. Zobaczcie, że Berek pokonał go już dawno, już na około tam 320-325 poziomie. I już Berki tutaj mają w tym Esterosie 13/20, więc... No co mogę powiedzieć, no nie jest to zbyt fair, mówiąc szczerze. No ale cóż, tak to się gra, no coś tutaj się zacięło, ale dobra. No jeszcze 150 prób, troszeczkę więcej niż 150. Znowu coś się zacina, kurde, powiem wam, że przez te, nie wiem kiedy to oglądacie, ale przez te... Dobra, wróciliśmy, lecimy go tutaj dalej, ciśniemy. No jak widzicie, trochę grzybków mi odjęło, bo te próby co tam... na lagu, że tak powiem, tak czy siak się odbyły, ale niestety nie padł, więc szkoda. Powiem wam, że tak gdzieś wszystko ostatnio laguje, Discord, nie wiem, tam jak pewne strony internetowe, chyba przez te lekcje online, przez to wszystko, że to jest tragedia. No ale chyba Shakes przez to nie laguje, nie wiem, no z Shakesem to akurat zawsze. Tam widziałem, że nie tylko u mnie, bo u Zaka też czasem taka zwiecha jest, jak on tam te lochy klika i tak dalej, więc no to chyba nie tylko u mnie, no ale lipa jest z tym. Bo wiecie, jak to się jeszcze tak zatnie na momencik, no to jeszcze pół biedy, ale tak jak teraz, że mi wywaliło ten błąd, że błąd połączenia, ale to mam akurat często, to się niestety zdarza. No dobra, już mamy tu 2600, dobra, no jeszcze stówkę na niego. No ja po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że my go żeśmy nie pokonali. To jest dla mnie naprawdę żenada, szczerze mówiąc. On by nam na pewno tutaj dał już level kolejny, czyli 333. No ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze będziemy tu musieli trochę przy nim posiedzieć, żeby on padł. Niestety, co my na razie zabiliśmy? W nordyckich bogach jednego i chyba tyle. Także powiem wam, że jak na epic, na którym naprawdę sporo poszło grzybów, no to niewielki tutaj progres robimy tym paladynkiem, niestety. No ale co zrobić? No dobra, jeszcze tych 20 prób. No było tam parę razy 6 milionów, kurde no... Nie wiem, ten Fireball niestety jest mocny na starcie, ale potem sobie zrobi taki wojownik albo zwiadowca parę uników, parę bloków, no i cały damage z Fireballa tak jakby się zwraca niestety. Oj, no ciężko tą postacią, widzicie ile ja tutaj
się muszę napocić przy tych lochach, a i tak nie mam wcale jakiegoś wysokiego poziomu względem tam innych berków czy innych klas po prostu. Dobra, no olewamy go. No niestety nie padł. Kolejny odcinek, a dobra, jeszcze te 7 prób. Kolejny odcinek, w którym go nie pokonujemy, no to już jest naprawdę żałosne. Żałosne i nieprzyjemne, biorąc pod uwagę, jak dawno już inne berki go pokonały. No ale okej, przechodzimy do tej strefy mroku. Na tym tornadzie może coś tam pofarmimy. No i 13 piętro. O, i w ogóle Esteros mi się otworzył, wydropił mi klucz do niego. I w tym Esterosie chyba pierwszych dwóch dokładnie powinien bez większych problemów pokonać, a oni dają 300 milionów. Więc jakby... A, w ogóle jeszcze wam tutaj pokażę, że mi fajna broń wyleciała. To z runką 24%, to zapomniałem powiedzieć. Także no to jest tak naprawdę łatwy expik dla nas. Także tu sobie ich szybko pokonamy, dokładnie. I co dalej? No to pójdzie do kibelka, do kowala. Także spoko, no to jest akurat przyjemne. I chyba tutaj już tego sutenera nie pokonamy. No jego byśmy może berkiem pokonali, bo to mag, ale niestety paladynem no nie ma na to szans. I okej, co teraz? 13 piętro zostawimy chyba na koniec, teraz sobie polecimy to tornadko, zobaczymy czy coś tutaj pęknie, no i pękło, fajnie. Może nawet ten 334 by się udało, zobaczcie, jakoś idą te tornada. No berki już tutaj na 486 się zatrzymały. Ale zobaczcie, że jeszcze jeden dokładnie i mamy level, więc już byliśmy dwa levele. Także to akurat strasznie spoko, poczekajcie, bo tutaj jakaś broń. No, sprzedaj się. Tu powinienem niby poczekać, bo to one są dużo warte, ale nie chcę teraz. Sprzedamy po prostu, trudno. I w ogóle sobie tutaj polecimy w tą siłę, bo też golda trochę mam. Zapomniałem rozdać, dobra. No i lecimy dalej, no może ten 335 nawet by się udało. Jakbyśmy tu jeszcze z pół levela wbili na tym tornadzie i byśmy potem w 13 kogoś zabili. Biorąc pod uwagę, że sporo tych itemków wymieniłem u tych towarzyszy. O, tam jakiś epik mi poleciał. No i kolejni, tutaj mamy gula nocnego, na szczęście to jeszcze nie jest silny gul. Tam to będzie dopiero blokada, jeżeli chodzi o tego paladyna. Dobra, no lecą kolejne, lecą, powoli ten expik jakiś tutaj nam wpada, no i mamy jakiegoś wojownika. Z 13 piętra on jest, ta grafika. Aczkolwiek to także jest blok, bo jak widzicie, no tutaj już nie możemy go pokonać, 22 miliony, 37. No nie jest to zbyt okej dla nas. Dobra, ile na niego wydamy? No myślę, że 2250 grzybków i już ignorujemy. Bo to tornadko, kurde, jak nam widzicie, odblokuje, to tutaj fajny level można z niego dostać. Ale tutaj pokonać takiego woja, o, tam 9 milionów, nie sobie 10 w sumie. No może on by tutaj był do pokonania, no ale co zrobić, jak widzicie. W sumie jak teraz biliśmy dwa levele, to może by tego w tym Esterosie jeszcze popróbować trochę go tam pomęczyć. Zawsze to wiecie, jakiś bus był. No ale co zrobić? Coś mi tutaj na poczcie miga, ale nie będę odczytywał w tym momencie. Dobra, olewamy. Jak widzicie, niestety nie padło. Mamy tu jakąś broń znowu, ale akurat ona jest tania. Dobra, tu całą resztę sprzedajemy, to będzie do kibelka. Sprzedajemy, trochę nam tutaj, jak widzicie, poleci siłka do góry. No i okej, no i to 13 piętro, kogo my tu mamy? My tu mamy zwiadowcę, no i popróbujemy go. Myślę, że te 250 na niego zmarnujemy, bo on też nam tutaj da, jeżeli padnie, dosyć sporo expa. No ale z tego co widzę, tutaj żadnej bliskiej próby nie ma na ten moment. Więc jak na przebranie, o, tam było 23 miliony. Jak na przebranie tych naszych towarzyszy, to też kiepsko. No ale spoko, w sumie zapomniałem o tym Esterosie całkiem, że ten klucz nam poleciał, dopiero mi się przypomniało, jak tam wszedłem. Także no dzięki temu, żeśmy jakiś tam progresik zaliczyli, no bo jednak dwa levele poszły w górę niecałe. Także no, na niego jeszcze zużyjemy te 250 grzybów i myślę, że sobie polecimy jeszcze do tego Esterosu, spróbujemy wrócić, no bo ja nie mogę uwierzyć, że to nie chce paść. A to naprawdę, no tam byśmy oprócz tego 9, to myślę, że jeszcze z dwóch może pokonali. Chociaż z tym paladynem to różnie bywa. Ja też jestem przyzwyczajony do grania berkiem, a tu nagle mam takie problemy z tymi lochami, że to jest dramat. O, okej, padło, super. I zobaczcie, jak nam niewiele brakuje do 335. Mamy coś dla wojownika na punkty życia. No ale nie jest na tyle mocne, to będzie do kowala. U kowala już wszystko, dobra. I co my teraz tutaj mamy? Teraz mamy Roberta marketingowca i to jest mag. Także na niego sobie tutaj też zużyjemy trochę, no on ma sporo HP mimo wszystko. No i to jest mag, więc Fireball na niego nie wchodzi, także z nim tu może być ciężko, no ale zobaczymy.
ile jeszcze na niego, a ze 100 grzybków spróbujmy, zobaczymy, czy to padnie. No i zobaczcie, że bardzo malutkie, jakbyśmy kurde tam w tornadzie coś pocisnęli, może, żeby ten 335 wbić, to ja bym był bardzo zadowolony, bo byśmy odjechali tak naprawdę na 4 levele od reszty paladynu, więc no to naprawdę super, ale trzeba brać pod uwagę, że oni może jeszcze nie mają klucza do Esterosu, bo ten Esteros, mówię, w pierwszych dwóch przeciwników w Esterosie to na każdym poziomie, jak to tylko nam wyleci w tej strefie mroku, to jest tak naprawdę darmowy eks, no bo widzieliście, ile tam nam było potrzeba. Pierwszy padł tak naprawdę za pierwszą próbą, natomiast kolejny padł za tam chyba piątą, coś takiego, już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie no dosyć szybko. No okej, okay, no ten nam tutaj nie pada, no to jest mag, no z nim tutaj będzie ciężko wygrać, jakby to był wojownik, to jeszcze jakieś, ale maga nie oszukasz unikami ani blokami. Niestety. No dobra, do 2000 zlatujemy i olewamy go. Lecimy sobie teraz do, jeszcze tutaj na to tornadko, tak myślę, że ze 100, może się uda. Chciałbym się tak, wiecie, ten 335 wbić przed tym Esterosem i może ten Esteros by padł. No on tutaj co chwilę ma jakieś bliskie próby, jak na 90 milionów HP, jak mu schodzimy do 15-20, no to jest sporo, ale żeby on padł, no to raczej nie wygląda na to. No dobra, te 100 grzybów zużyjemy, jeszcze lecimy do tego Esterosu, zużyjemy tam na niego ze 100, ze 150 i tak naprawdę na ten Esteros żeśmy poświęcili chyba najwięcej grzybów, ale kurde, no powiem wam, że słabiutko to tu wygląda. Tak niewiele brakuje, no jutro zawki pewnie wbijemy ten level. No ale wiecie, jednak na odcinku to jest na odcinku, tak fajnie. Ja lubię okrągłe levele, to już powtarzam wielokrotnie. Więc no miło by było. Okej, okay, no nie padło, niestety. Dobra, lecimy sobie do tego i jeszcze na niego tutaj ze 100 tych grzybów. No dwa levele wpadły od walki z nim. Więc troszeczkę więcej HP, jakieś tam statki, coś tam tego, wiecie o co chodzi. No ale czy to wystarczy, żeby go pokonać? No raczej nie wydaje mi się, niestety. Także dobra, no 100 grzybków na niego, może padnie, może nie padnie. Jeżeli nie padnie, to kończymy po prostu odcinek. Nie będziemy przedłużać. Fajny jakiś progresik po tym epiku mimo wszystko wpadł. No dwa levele, prawie trzy. Więc spoko, dobiję sobie ten 335 zawki pewnie. No i co? No i kolejne odcinki, nie wiem kiedy, no jak widzicie, jak tutaj po takim przebraniu i tak mamy zastój, to może być ciężko z tymi kolejnymi odcinkami z Paladyna, ale prędzej czy później pewnie jakieś tam się pojawią, coś tam pewnie będziemy robić, kombinować, żeby te odcinki jakoś w miarę ciekawe były. No ale co, na tyle koniec, pewnie jeszcze nagram, znaczy na Berka nie mam w sumie dużo odcinków do przodu nagranych, więc tam 8 milionów to już swoją drogą. Na Berku nie mam za dużo nagranych odcinków do przodu, więc pewnie po tym samym epiku, na którym ja się przebierałem i na Berku i na Paladynie, wy ten odcinek z Paladynem widzicie o wiele później, bo jednak na Paladynie się dużo rzeczy działo i dużo tych odcinków miałem do przodu, z Berka aż tyle nie było. W każdym bądź razie z niego tam też się pewnie pojawił lub pojawi, ale raczej pojawił już odcinek, jaki był progres po tym samym epiku właśnie. No ale tam podejrzewam, że więcej żeśmy zrobili. Jeszcze go nie nagrywałem, bo tam też po prostu nie chciałem. Chciałem dzisiaj tego Paladyna sobie tutaj ruszyć, bo jednak mimo wszystko tym Paladynem fajnie mi się tutaj gra, chociaż może tego nie widać po lochach, no ale mimo wszystko fajnie. Dobra, bo już tutaj kombinujemy, ja tak chcę zagadywać, żeby sobie klikać. No ale okej, to by było na tyle, dziękuję wam za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Jakiś progresik został zrobiony, jak my tu wyglądamy pod względem tabeli? Ariach 329, Golden Gampi 330, Demonko 331, więc jak widzicie, no jest tutaj prawie 335, więc ten progres jest dosyć duży zrobiony. Co tutaj, jeżeli chodzi o gildię, no o gildiach mamy na razie top 2, więc to też całkiem przyjemne. No w twierdzach jesteśmy daleko, no ale to standardzik. W pupilach mamy 6. miejsce. No dzisiaj przez tą przegraną pewnie żeśmy troszeczkę tutaj niestety stracili, no ale to trudno. No i jak z tymi podziemiami? No na podziemiach jesteśmy na 12. poziomie, ale to jak widzimy jeszcze przed nami mają, nie wszyscy mają serce 15, więc
w tych podziemiach, tak że jesteśmy dość wysoko. No i okej, to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to tak jak mówiłem na początku, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz dla statystyk, wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest w opisie, który jest w przypiętym komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.